I teraz, kiedy pracuje z nami na przykład Tadeusz Malak, czy inni aktorzy, których jako adepci sztuki kiedyś oglądaliśmy na scenie i oglądaliśmy ich wczesne prace, no wówczas nie wydawało nam się, żeby to było, żeby mogło kiedyś dojść do takiego spotkania. To znaczy, że teatr tu się bardzo zmienił, że funkcjonuje on już na powszechnie uznanych zasadach, w codziennym rytmie normalnej warsztatowej pracy. Dlaczego Tadeusz Malak do nas przyszedł do teatru? Bo tak w rezultacie było, że to on do nas przyszedł. To właśnie dlatego, że ten teatr teraz jest, może być miejscem, w którym osamotnieni w swoich poszukiwaniach artyści, którzy pracowali inaczej, nie mieścili się w schemacie pracy swoich instytucji, mogą tutaj w tym teatrze teraz realizować swoje marzenia. Dla nas przyjście Tadeusza Malaka do teatru jest czymś bardzo ważnym. Należy do ludzi, do niewielu ludzi w Polsce, którzy przeszli przez jedną z najlepszych szkół słowa, szkół pracy nad słowem. Myślę tu o Teatrze Mieczysława Kotlarczyka. Posiada cały szereg cech, które u nas mają wielkie znaczenie. No chociażby Eliota czyta w oryginale i opracowuje w wersji angielskiej spektakl. Prowadzi warsztaty ze starzystami obcojęzycznymi u nas w teatrze. Tadeusz Malak powiedział nam, czego oczekuje od nas, przychodząc do teatru. Jasne jest, że chce